Waldemar przypomina fanom, rolnik szuka żony, tytuł najbardziej kontrowersyjnego uczestnika przypadł mi. Waldemar z Rolnik szuka żony został zapytany o hejt po programie. Widzowie sądzą, że Darka spotkała największa fala krytyki w historii programu. Z kolei sam Waldemar uważa, że żaden uczestnik nie miał gorzej od niego, bo sam zmagał się z krytyką najdłużej. Waldemar z Rolnik szuka żony największą ofiarą hejtu, finał 10. edycji Rolnik szuka żony wzbudził sporo kontrowersji. Szczególnie oberwało się Arturowi za rozstanie z Sarą, a Darek z Rolnika rzucił Nicole wypominając, że nie umiała szklanki z herbatą donieść, co stało się wręcz memem wśród widzów, a ten tekst wyśmiała nawet sama uczestniczka. Krytyka również nie ominęła Waldemara za jego zachowanie w ciągu programu. Zapytany o to, jak się zaopatruje na to, jak po finale potraktowany został Dariusz, Waldemar stwierdził, że to on jest większą ofiarą hejterów. Waldemar z Rolnik szuka żony zorganizował na swoim Instagramie kolejne QA, podczas którego postanowił wypowiedzieć się o hejcie. Na pytanie, co pan sądzi o największym hejcie w historii w stosunku do Darka, odpowiedział,